Odbiornicy. Jezus Maria, ale mi się wplotło jakieś słowo. Odbiornicy. Szok. A to wszystko je leci na żywo. Hej. Jesteście tam? Jesteście tam? No to dajcie znak, że jesteście. Jak powiedziałem na początku tego występu, to podziwiam ludzi, którzy potrafią opowiadać, potrafią mówić coś. Czyli jak zaczynają zdanie, to wiemy, że jest duża litera, potem jest kropka, przecinek i tak dalej. W tym kraju dzikim naszym to jest kilku takich dżentelmenów. No. I nawet takich tych gentlewomen, jak to się tam nazywa teraz ich, o nich nie, bo to wiecie, nie tego. Ale to nie będzie stand-up, nie. To słuchajcie, powiem wam jeszcze parę wierszy moich. Tylko muszę teraz tutaj sięgnąć do tych moich tutaj. Mam wydrukowane. Aha, zawdzięczam to oczywiście Aleksandrowi Olszewskiemu. To jest taki człowiek, muzyk. On mi to wydrukował po prostu, tam u siebie, bo ja mam drukarka, u mnie to tam jest. Dobra, okej. Okay. No i widzicie, w dygresję wpadłem, a te dygresje mnie kiedyś zabiją. Dobra, okej. Okay. Idę dalej, po ten. Znaczy, nie po ten. To jest w ogóle to przykre, to co ja mówię, ale... Ale opowiem wam jeszcze coś innego, a potem jeszcze zaśpiewam na dodatek. Na koniec wam zaśpiewam. Tak, oczywiście, że zaśpiewam. A co wy myślicie, że co, nie?